Witam Was, bracia i siostry, z tej strony Lukas i zapraszam Was do kolejnego materiału z serii Zagrajmy w Dark Souls 2. Dobra, jesteśmy ponownie przy pierwszym ognisku w zamku Dranglake. Dlaczego? Dlatego, że chciałem Wam pokazać jedną ciekawostkę, o której bardzo często wspominał Marek. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Pozdrawiam Cię serdecznie. Otóż, obiecałem, że w przerwie między nagraniami otworzę wszystkie drzwi w tym pokoju. I tak też się stało. Ale co tam odkryłem, no to chciałem Wam pokazać już osobiście, ponieważ myślałem, że to będą jakieś skarby czy coś w tym stylu. No i owszem, skarb był, ale również coś jeszcze, coś bardzo ważnego. Dobra, tylko tak, o ile, może tylko przedstawię tak po skrócie. W tych drzwiach dosłownie naprzeciwko mnie był strażnik z ruin oraz klucz Farosa, czyli bardzo ważny skarb, bardzo istotny, ale wiecie, to bym po prostu powiedział jakby w międzyczasie. Natomiast w ostatnich drzwiach po lewej, no zupełnie na bajka, były puste. No i tak byłem zaskoczony w zasadzie, tak, czemu w zasadzie tak jest. A okazało się, że wystarczyło wejść tam troszeczkę głębiej i była po prostu bardzo niestabilna podłoga, przez co zapadliśmy się pod ten pokój. A co tam jest, to zaraz zobaczycie, tylko tam przebiegnę. Żeby już nie tracić czasu. Proszę bardzo. I właśnie widzieliście, tutaj była dziura. Znaczy nie było jej widać. O kurczę, no tak, zapomniałem o nim. Nie było od razu tej... Serio, on tu spadł? To on tak może? Dobra, na spokojnie przede wszystkim. Odpocznijmy sobie. Dobra, wrócą na swoje miejsca. I tak. Tutaj była dziura, przy czym nie było jej od razu. Wystarczyło wejść do środka. Już samo to mnie zaskoczyło, że w tym pokoju nie było nic. I były dwie teorie. Albo to po prostu była taka podpucha, żeby otworzyć te drzwi, albo to była tajemnica wewnątrz tajemnicy. Jak się okazało, była wersja ta druga i postanowiłem przeszukać ten pokój, no i po prostu wpadłem. Dobra, podpalimy sobie tutaj tylko pochodnie, bo sami widzieliście, jakich przeciwników tutaj mieliśmy. Dobrze nam znanych z... przystani niczyjej bodajże. Także, proszę bardzo, możemy ich przestraszyć płomieniem. Możecie zauważyć, że ponownie bliźnicze ostrze zaklinąłem na błyskawice. A to dlatego, że wręcz pomyślałem sobie, że to wręcz idealnie pasuje z, no tutaj z pancerzem lustrzanego rycerza, który, jak wiecie, posługiwał się błyskawicami. Dodatkowo zrobiłem broń z duszy bossa, mianowicie właśnie z lustrzanego rycerza. I myślę, że to nie będzie taka głupia broń. Proszę bardzo, mamy tutaj wielki miecz. Cierniowy wielki miecz plus 4. Ulepszyłem już go przerwie między nagraniami. I myślę, że możemy się nim nawet pobawić, ale może jeszcze nie teraz. To będzie nasza taka broń, wiecie, zapasowa. Dobra, i tak. Bodajże tutaj był również inny skarb. Bardzo, bardzo ważny skarb, ponieważ tutaj był skarb, który był swego rodzaju reklamą Dark Souls 2. Mianowicie, już Wam przedstawiam, zbroja Farama. Tak, to jest zbroja Farama, zbroja lwich rycerzy, która w zasadzie była twarzą Dark Souls 2, jeśli chodzi na przykład o pudełkową wersję, czy ogólnie o koncepty. Także proszę bardzo, mamy tutaj, możemy nawet założyć na jakiś czas tutaj, tylko że Wam zaprezentował. No tutaj akurat nogawice niewiele zmienią. W każdym razie wiecie doskonale, jak ten pancerz wygląda. Jest on naprawdę świetny, ale myślę, że zostaniemy przy zbroi lustrzanego rycerza, bo to też jest bardzo ikoniczna, z tego co się dowiedziałem, postać Dark Souls 2. Także zakładamy. Przy okazji tylko jeszcze może przeczytam opis zbroi Farama. Proszę bardzo. Zbroja noszona przez lwich rycerzy z Forossy. Potężni lwi rycerze, wyznawcy boga wojny Farama, nosili ciężkie pancerze i siali postrach swymi dwoma mieczami. Ich spuścizna zniknęła niestety wraz z upadkiem Forossy. I w zasadzie tutaj można powiedzieć opis w przypadku różnych elementów, czy to rękawicy, czy nogawicy i tak dalej, nie zmienia się. Dodatkowo jeszcze tutaj ulepszyłem czarny łuk myśliwego na plus 7, dzięki czemu mamy troszeczkę lepszy łuk. I co jeszcze tutaj było ciekawego? Proszę bardzo, spotykamy po raz trzeci tego starca na wózku oraz, no właśnie, jakiś tutaj dziwny okrąg, nie wiem w sumie jak to nazwać. Porozmawiamy sobie z nim, specjalnie z nim nie rozmawiałem na potrzeby tego odcinka. We meet again, young undead. You have the look of a true seeker. I am Dark Diver Grandal, seeker of dark. Giver of dark. If you seek true dark, I will grant it to you.
As well then, is that what you wish for? Przymierze otchłani. Chcesz opuścić swoje przymierze i przystąpić do przymierza pielgrzymów mroku. Wiecie co? Po takim czasie, jak się go poszukiwało i po tych wszystkich podpowiedziach, bardzo dziękuję za nie, myślę, że warto do nich przystąpić. Pieczęć otchłani. There you are. You are now a pilgrim of dark. The dark chasm beckons you. Those drawn to the dark are destined to seek it. No proszę, uaktywnił się nam tutaj ten okrąg, to bardziej wygląda teraz jak portal. Finally, you now open the depths of darkness. Young undead, the dark awaits you. No proszę, możemy tak. Daj kukła człowieka, przystąp do przymierza, porozmawiaj, zobaczymy, co możemy kupić od niego. Możemy kupić kukłę człowieka, 3, do tego 10 żarów ascezy i tutaj mamy uroki. No nie jest nic specjalnego dla nas. Zobaczymy, co on jeszcze powie. The embrace of the dark is gentle. Let it absorb your sorrows. May the dark. Dobra, wejdziemy sobie tam, bo w sumie, dlaczego nie? Dotknij. No zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi, bo szczerze mówiąc, mnie to troszeczkę zaskoczyło. Ogólnie zastanawiało mnie ten okrąg, tak? No wygląda taki bardziej jak portal i pradawny, mroczny przestwór. No powiem wam, przed tobą dziura, więc spróbuj rozwaga, że robi się naprawdę interesująco. Tym bardziej, że wyglądamy jak upiór. Dosłownie. Aha, czyli faktycznie mrok, znaczy dziura. No nie sądziłem, że zginasz tak szybko. No ale trudno. Wiecie co, mamy sporo dusz, tych wiecie, jak to nazywam, w paczkach. Więc myślę, że sobie zainwestujemy. Zainwestujemy sobie te dusze i zakupimy te kukły człowieka. Myślę, że tutaj 3 wystarczy. Oj, to nawet nadwyżka będzie. Dobra, i teraz tak. Pozbądźmy się tylko teraz tego stwora. Jak widzicie, tutaj obrażenia są naprawdę niezłe. Doskonale. Pięknie. I zobaczymy, czy możemy tam wejść ponownie. Mam nadzieję, że tak, ale portal już się zamknął. I co teraz? Finally. Na. Jam. A zaraz. Tak, kupimy najpierw te kukły. Wszystkie za 9000. I zobaczymy, co damy, jak damy kukłę człowieka. The mouth to the dark cat. If you seek the dark. Aha! To takie buty, czyli żeby otworzyć ten portal, trzeba ofiarować kukłę człowieka. No powiem wam, że... No to jest i niepokojący, i bardzo fajny motyw, bo nie możemy sobie tu wchodzić tak o, ile razy chcemy, ale z drugiej strony, no trzeba bardzo mocno uważać. Dobra, teraz tak. Wiecie co? Zobaczymy, czy mogę tu odpalić pochodnie. Mam nadzieję, że tak. Możemy. Teraz, no właśnie, i tu była ta przepaść, także w sumie mogłem od razu odpalić pochodnie i mielibyśmy to z głowy. Swoją drogą, skoro teraz mamy jakby jednoręczny tryb walki, to myślę, że będzie świetnie tutaj akurat wykorzystać to ostrze, cierniowy wielki miecz i nawet nie muszę tutaj obawiać się o przeciążenie, bo mamy w zasadzie takie samo. Słaby punkt, pomyłka. No masz rację, graczu, całkowicie, bo tutaj z przyzwyczajenia ruszyłem przed siebie, no i sami widzieliście, jak to się skończyło. Mrok. No, w końcu jesteśmy pielgrzymami mroku, więc w sumie nie spodziewałem się niczego innego. Że to był głaz. Zobaczymy, co nas... Aha, no tak, zgasła nam pochodnia. Zaraz, czy to jest Havel? No tak, to jest Havel. No, powiem wam, że ciekawie. Dobra, wiecie co? Wycofajmy się, bo jednak z Havlem nie ma żartów. Tylko właśnie, żebyśmy po prostu nie wpadli głupio. Uła. I mnie załatwił. No powiem wam, że robi się bardzo interesująco. Bardzo, ale to bardzo interesująco. Wiecie co? A mnie zastanawia jedną rzecz. Czy będziemy wchodzić do tego miejsca za każdym razem w to samo miejsce? Bo przecież tych portali mamy kilka. Wiecie co? Ja na przykład wrócimy się...
Żeby was nie oszukać, to było Ruiny Cieni i przejdziemy się do tamtego jakby miejsca, gdzie był ten nurek mroku, jak on się przedstawił. I zobaczymy, czy nam to coś da. Bo no, tutaj droga jest naprawdę bardzo ciężka i szczerze mówiąc, nie spodziewałem się aż tak. Z drugiej strony jest to swego rodzaju forma wyzwania, co mnie osobiście bardzo cieszy. I ciekawe, czy ten nurek mroku, który będzie tutaj, czy też będzie miał do zaoferowania tutaj kukły człowieka, czy to jest jakby jedna i ta sama osoba, bo teoretycznie tak, ale z drugiej strony wtedy Dark Souls nie byłoby wcale niczym dziwnym, gdyby to byli na przykład bracia bliźniacy, ewentualnie jakieś klony. Wcale bym się naprawdę nie zdziwił. Dobra, weźmy sobie tutaj i zobaczymy, czy nam to coś da. Przecież tak, może użyję sobie jednak tej kukły. Czyli w sumie warto było je tak troszeczkę tutaj trzymać na takie sytuacje. Fakt, że tutaj no straciłem trochę, tak troszeczkę bez sensu. Ale no, mówi się trudno. Dobra, pogadajmy sobie z nim. Fajna, ja. Tak, czy możemy kupić tu u niego? No nie, to byłoby chyba zbyt proste. Dobra, dajmy kukłę i zobaczymy, czy tutaj pójdzie nam lepiej. Mam nadzieję, że tak, bo szczerze mówiąc, nie chciałbym stracić za dużo tych kukieł. A szczerze mówiąc, jestem bardzo ciekawy tej lokacji, bo jak sami widzieliście, tam jest naprawdę bardzo hardkorowo. O proszę, jesteśmy w innym miejscu, czyli jednak miałem rację. Dobra, odpalmy sobie pochodnie, żebyśmy po prostu znowu głupie nie zginęli, bo jednak walka z Hawlem w tamtym ciasnym miejscu, jak widzieliście, no nie była zbyt mądra. Zdaję sobie sprawę. Przed tobą kłamca, więc przed tobą grubas. Zbliża się bicie na miazgę, wiwa dla przytłoczenie. Zaraz zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Mam nadzieję, że o wiele lepiej niż jakby przy tamtym wejściu, bo jeżeli tu jest naprawdę tak hardkorowo, to może przyjdę tutaj później po prostu. Dobra, przed tobą trio, więc równie nęcenie. Trio! No faktycznie mamy trio. Dobra. Zobaczymy, kogo my tu mamy. Ale z tego, co widzę... Oho, ktoś się do nas zbliża. Oho, oho. Dobra. Ale tutaj wydaje mi się, że walka powinna być troszeczkę prostsza. Przynajmniej tak mi się... Oho, mamy łucznika. No proszę, ale to dobrze. Dobra, nie, tutaj... No, obrażenia, jakie zadajemy, nie są zbyt imponujące, trzeba przyznać. Może wrócimy na przykład do katany. Chociaż nie, nie są najgorsze, tylko oni są taki, tacy wytrzymali. 666, no proszę bardzo, jak znalazł. Dobra, jednego z głowy, oho, teraz mam jakiegoś upiora. Czy cokolwiek to jest, ciężko powiedzieć, ale wygląda jak upiór. I jeszcze posługuje się cudami. A to akurat nowość. Dobra, świetnie. No tutaj jest o wiele prościej, trzeba przyznać. O wiele prościej. Przynajmniej na początku, no zobaczymy jak będzie dalej, bo w sumie jeszcze jest ten ostatni. Tylko ciężko powiedzieć, kim on jest przez tą ciemność. Ale widzę, że chyba ma sztylety. Dobra, postarajmy się go ubić jak najszybciej, albo przynajmniej zabrać jak najwięcej życia, zanim on do nas podejdzie. Dobra. Myślę, że tyle może tutaj wystarczy, jeśli chodzi o zabranie mu troszeczkę zdrowia. No i jedziemy. Oho, nie trafiłem. Tak, czyli ma sztylety, czyli będzie bardzo szybki. Już widzę upadek tutaj. No, nieźle, 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 trzeba przyznać. Ale dobra, nie miał z nami szans. I o to chodzi. O to chodzi. Teraz rozpalmy sobie... Znowu tutaj pochodnie. Dobrze, że tu sporo tych ognistych motyli jest. I tak, tu widzę jakąś... Zaraz, co tu jest? Spróbuj pochodnia. No i faktycznie. Mamy tutaj taką misę. Świetnie, to powinno nam rozpalić co nieco. Rozświetlić to miejsce. Bo widać, tutaj jest naprawdę wiele pułapek. Przed tobą bezcelowość. Nie tutaj. No ale wiecie, zawsze warto sprawdzić, nie? Bo to... Jest, to aż korci po prostu. Dobra, tutaj mamy kolejny spadek. Uważaj, ale dziura. Tutaj nie widzę żadnego spadku, ale widzę jakąś windę. W sumie dobrze, że rozpaliło się tamto miejsce, bo jednak
spróbuj skok. No nie sądzę, żeby to było dobre. Wręcz przeciwnie, wiecie co? Tutaj może jednak wrócę sobie do katany, bo jednak to jest nasza najszybsza broń i z tego co wiem, póki co najpotężniejsza. Także zaraz ją znajdziemy, proszę bardzo, jest. Tym bardziej, że możemy ją sobie wzmocnić za pomocą, już wam mówię, żwice złotej sosny i dzięki temu uzyskamy moc błyskawic w naszej katanie. Jednocześnie nie tracąc mobilności i szybkości ataku. Także to jest bardzo, bardzo fajne. A tutaj potrzebujemy, z tego co widzę, najmocniejszych rzeczy. Dobra, tutaj widzę kolejnego legatka. Dobra, spróbujmy go troszeczkę poranić, no ale obrażenia jakie zadajemy naprawdę nie są wielkie. Wręcz przeciwnie. Są malutkie. No może nie małe, ale nie takie duże jak myślałem. O proszę bardzo, już nasze obrażenia są o wiele większe. Dobra, niech sobie wejdzie tutaj, niech sobie wejdzie. I świetnie, super. Dobra. 3100 dusz, nawet ponad. No to powiem wam, że naprawdę bardzo dobrze. Przed tobą kłamca. Spróbuj zniszczenie. W sumie faktycznie chyba jakieś tam przejście jest. Zobaczymy, czy mamy bombę. Jeżeli tak, no to spróbujemy użyć. Tylko ta urna uroków raczej nie będzie pasować. Ale już bomba zapalająca, myślę, że dałaby radę. Zobaczymy tą czarną bombę zapalającą. Może faktycznie. No nie. Akurat czarna bomba nic nie dała. Dajcie znać, czy faktycznie można tu zniszczyć, bo tam jakieś przejście jest. Pytanie, czy możemy tam iść. Dobra. I teraz tak, znowu jest ciemno, także teraz postarajmy się nie spaść w jakąś... Wiecie co? Nie. Nie. Ja wiem, że marnuję tutaj sporo tych ognistych motyli, ale jednak wolę widzieć, gdzie idę. I na przykład tutaj spróbuj błyskawica i zrób to. Dosyć sporo pozytywnych... dosyć sporo pozytywnych tutaj ocen. Wiecie co, przy okazji, zauważyłem, że ta zbroja ma bardzo wysoki współczynnik obrony fizycznych, ale jeśli chodzi o obronę magiczną, to jest trochę słabo. Dlatego myślę, że warto byłoby na przykład zamienić ten srebrny sygnet chciwego węża, bo na razie i tak dusz aż tak nie potrzebujemy, to myślę, że warto byłoby coś na magię. A może na mrok, bo tutaj jest wiele... Wiecie co, damy sobie na mrok, bo tutaj bardzo wiele, przynajmniej w tym miejscu, bardzo dużo jest przeciwników, którzy używają mroku. Dobra, wiecie co, spróbujemy, użyjemy błyskawica i wejdziemy. No trudno, najwyżej zginiemy, ale nie wydaje mi się, żebyśmy zginęli. Wręcz przeciwnie, to nas dokądś zabrało. Aha, czyli wróciliśmy tutaj. No trochę słabo, szczerze mówiąc, trochę słabo. Zobaczmy, jeszcze raz tam wejdzie. Otrzymujesz nową rangę. Young undead. The dark. Let us see. Just you have seen dark that has existed. What once was a great void of darkness became but fragments. But slowly, the scattered fragments grew, absorbing all things. It is we who will be pilgrims to these sacred sites. Rezonująca dusza. No właśnie, tylko czy to wszystko? A wiecie co, spróbujmy wejść tam jeszcze raz. Tak, wiem, że stracę dość sporo tych kukieł, ale myślę, że w dalszych etapach rozgrywki tych kukieł zdobędziemy więcej. Także spróbujmy wejść jeszcze raz, czy tam na pewno wszystko zabraliśmy, bo zdaję sobie sprawę, że nie jestem najlepszym w zwiedzaniu, w sensie, może inaczej, nie tyle w zwiedzaniu, co w zbieraniu, a wolałbym sprawdzić wszystko. Przy czym, no właśnie, czy na pewno wszystko tutaj zabrałem? I czy to na pewno wszystko, czy może w każdym innym miejscu, znaczy w każdym innym portalu jest coś innego, bo to też jest bardzo prawdopodobne. No i tak, tutaj już oni się odrodzili, trochę niefajnie. Dobra, niech podejdą. Tak, idzie na pewno do nas upiór. A zobaczymy, czy trafimy go. Uła. Dobra. Uła. Bolesne. Dobra, bo tutaj spamuję teraz tym atakiem. A wolałbym tego nie robić. Znaczy inaczej, wolałbym nie otrzymywać tych obrażeń.
tak głupi sposób. Także przywołajmy ich. Oho, również użył błyskawicy. No, oberwał i bardzo dobrze. Jesteśmy tutaj zasłonięci przed tym upiorem. A no tak, no przecież zapomniałem, że to jest łucznik. Także w sumie dla niego taka walka dystansowa jest jak znalazł. Oho, dobra, mamy upiora. I pozbądźmy się go. Pozbądźmy się go w pierwszej kolejności, bo on czaruje. Ale tu też idzie łucznik, także... No dobra, zobaczymy, czy... A swoją drogą naprawdę mają sporo życia, bardzo dużo życia. Co ty... Oho, o nie, o nie, 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 nie. No nie, przeżył. No prze... Ajajaj. Ale w zasadzie... Dobra, dobijmy ich. Dobra, świetnie. Także mamy dwóch z głowy. No i został ostatni, którego powinniśmy pokonać już normalnie. Dobra. Wycofajmy się. Tutaj, żeby przypadkiem... No nie, 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 kolego. Żadnego leczenia. Dobra, wycofajmy się. I teraz powinniśmy go już wykończyć. Nic z tego. No i dobra. Fajnie. Weź przedmiot. Żar ascezy. A tego wcześniej nie widziałem. No dobra. Także spróbujmy jeszcze raz. Pytanie, czy nas to zaprowadzi z powrotem, czy nie. Bo jeżeli zaprowadzi nas znowu w to samo miejsce, no to trochę słabo. Trochę słabo, trzeba przyznać. Z drugiej strony nie chciałbym tracić, tak wiecie, bez sensu tych kukieł. Także jeszcze raz się przejdziemy. Sprawdźmy, czy nam to pogłębi przymierze. No dobra, tutaj już byliśmy. I teraz tak, może faktycznie tam coś jest. Ale tutaj... No właśnie, spróbuj zniszczenie, ale to nam nic nie daje. Swoją drogą zobaczymy, jak sobie poradzi tutaj nasze bliźniacze ostrze. W akcji, która jest pod błyskawicę, powinno dać radę temu przeciwnikowi. No, szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś więcej. No, ale dobra. No, też z drugiej strony nie jest najgorzej. No, ale jednak katana chyba lepsza. Dobra, i teraz go wykończmy. No, prawie nas wykończył. Ale najważniejsze, że się udało. I teraz zobaczymy, czy to, co nam... Czy to coś nam zmieni, czy po prostu wrócimy z powrotem. Bo szczerze mówiąc, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Dobra. Co nam to da? Aha, czyli będziemy wracać. Tu jednak wracamy. No dobra, nie ma sensu jakby tutaj przebywać. Mamy jeszcze 26, wiecie co? A wrócimy sobie jeszcze do Czarnego Jaru. Tylko myślę, że ja to zrobię tutaj cięcie. Zrobię cięcie i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także zaraz, jak tylko dotrzemy do ogniska. Dobra, także widzimy się po małym cięciu. No i witam was ponownie. Jak widzicie, jesteśmy już w tym miejscu, w Czarnym Jarze, dokładnie w tym samym, gdzie był ten nurek mroku. No dobra. Także znowu poświęćmy tutaj kukłę człowieka i uaktywnijmy ten portal. Co on nam da? Co on nam da? Tylko tak, wrócimy... Aha, dobra, teleportujemy się, no dobra. I ruszymy w głąb tej otchłani. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Widzę, że jest znowu inne miejsce. Także wracamy do naszej katany. Zawsze się tutaj trochę gubię. Także wybaczcie mi. Jest, dobra. Zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi. Nie waż się. Spróbuj koń. Miwa dla rozpacz. Oho. Mamy tutaj kolejnego w sumie ducha. Który... Zaraz, to on wygląda jak... On wygląda jakby miał pancerz pancernych i do tego dzierżył dwie maczugi. Serio? Uła. A my zadajemy mu naprawdę bardzo małe obrażenia. Dobra. No, serio? Ja cię sunę.
Ale tu jest ciężko. Dobra, wiecie co? Zrobimy kolejne cięcie i tu wrócimy. Także widzimy się za chwilę. No i witam was ponownie po kolejnym cięciu. Jak widzicie, pokonałem tutaj tego przeciwnika, ale nie zauważyłem, że jeszcze na dole jest piromanta. Także no powiem wam, że jest naprawdę grubo. To miejsce jest bardzo, bardzo ciężkie. Już nawet nie będę mówił jak bardzo. Dobra, ale mam nadzieję, że z tym pójdzie łatwiej. Z tamtym udało mi się w zasadzie kolejne podejście. Tylko tak, tutaj on spamuje piromancją, co jest dosyć wredne. Ła, dobra. Ale on był na moście. Wolałem z nim tam nie walczyć. Ale może uda się go zepchnąć. Fajnie. Dobra, ale przeżył. Przeżył, czyli tam można przeżyć. Szkoda, bo myślałem, że to jest upadek, wiecie, śmiertelny. Także... Dobra, spróbujmy go załatwić. A, uniknął ciosu w plecy. Ale nie tym razem, kolego. Dobra, fajnie. Czyli mamy piromantę z głowy, a tutaj na dole mamy jeszcze upiora, znanego nam chociażby z poprzedniego wejścia. Także spróbujmy go załatwić. Tutaj tak, możemy chodzić po wodzie, tylko pytanie... Na pewno? Nie no, na pewno. A przynajmniej tam, gdzie chodzi ten duch. A przynajmniej chodzi, o ile w ogóle duch może chodzić, nie? Zacznijmy od tego. Dobra, udało nam się. Nie powiem, że było łatwo, powiem wam, że jest bardzo, bardzo trudno. Kolejne odpalenie. Straciliśmy naprawdę bardzo dużo tych kukieł człowieka, co mnie... O, dobra. A może... Aj, no jednak zgasło. No, jednak tutaj twórcy przewidzieli, że gracze będą chcieli odpalać pochodnie, co w sumie nawet nie jest niczym... Spróbuj pochodnia, więc przed tobą lewo. Oho. Ale tutaj... Tak, tutaj mam na pewno przepaść. Dobra, jeszcze raz odpalmy tą pochodnie, już mamy 7 użyć. Na szczęście możemy te... te ogniste motyle kupować u Ornifex. Także na szczęście to nie jest aż taka wielka strata. Dobra, zapalmy tutaj tą misę. Bardzo przypomina tą misę z Dark Souls 1. Jeżeli pamiętacie, gdzie mieliśmy poświęcać dusze lordów. Także naprawdę bardzo przypomina. No i ogólnie jakby ciekawe, czy jej zadanie jest podobne. Chociaż czy odpalanie tych mis jest tylko po to, żeby rozświetlić drogę? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, bo tutaj nawet co mogłoby rozświetlić, nie? Dobra, tutaj mamy kolejne... Uwaga na dziura, przed tobą życie. Oho, kolejny piromanta i jakaś mgła. No pro... O nie, tylko nie on. Dobra, wiecie co? Użyjemy tutaj żywity złotej sosny. I... A, no brawo ja. No brawo ja, straciłem bez sensu. No dobra. Także sprowokujmy go do walki, ale tylko jego. Ponieważ walka z piromantą plus ten wojownik, no to równa się śmierć. Przynajmniej dla mnie. Dobra, niech on wykona swoje ataki. Świetnie. Doskonale. Ła. Dobra, weźmy tutaj butelkę stusa pogotowiu. Użyjmy jej. Dobra, i drugi raz uderzy. Dobra, tutaj roluje no takie fatrole. No ale trudno się dziwić. Zobaczcie, jaką ma broń. A w zasadzie kiewa bronię, bo warto zadrzewa dwie. Zresztą chyba w sumie nie musiałem tego mówić, bo są na tyle widoczne, że upominanie tego, no to byłoby dosyć śmieszne. Uła, złapał. Ale dobra, świetnie, padł. Najważniejsze. Teraz tak. O nie. O nie, o nie, 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 nie. Dobra. Uleczmy się szybko. Świetnie. Załatwmy go. Załatwmy go. Nasza katana troszeczkę się już popsuła, ale nie na tyle, żeby... Ua, bolesne. Dobra, rozwalmy dziada. Rozwalmy go jak najszybciej. Świetnie. Dobra. Słatrogo co wypadło? Żar ascezy. W sumie to samo wypadło z jego poprzednika na górze. Także mamy taką sytuację, jaką mamy. I teraz tak. Mamy kolejnego ducha. Na szczęście one nie są jakoś specjalnie wytrzymałe, ale nie lekceważymy ich, bo sami widzicie, co tu się dzieje. Ale mamy Foga, który zniknął. Wiecie co? Tak, na wszelki wypadek ja sobie naprawię broń oraz pancerz,
Tych proszków też kupiłem trochę w przerwie między nagraniami też, żeby jakby nie wracać tam bez sensu. I co my tu mamy? Udało się. Czyli trzeba przejść pewne takie etapy. Czyli niepotrzebnie dwa razy szedłem do tamtego jakby mroku. Trochę słabo. No ale dobra, najważniejsze, że się udało. Finally, now, young. No właśnie, tylko co nam to daje? Co nam to daje? Pytanie podstawowe. Porozmawiamy z nim. Nie, tutaj się już będzie powtarzał. Czy coś możemy kupić u niego? No nie, to czy nic nowego w każdym razie. Dobra, wracamy do ogniska. Także ten odcinek będzie taki, wiecie co, szczerze mówiąc, planowałem ten odcinek kompletnie inaczej. Ale nie sądziłem, że się sytuacja potoczy w ten sposób. Ale nie wydaje mi się, żeby to było coś złego. Także mam nadzieję, że mimo wszystko podobał wam się ten materiał. Zapraszam oczywiście do komentowania, do oceniania, do zdrowej krytyki. Jeżeli ci się spodobało, to zostaw łapkę w górę i suba, aby być na bieżąco. I widzimy się w następnym materiale, gdzie spróbujemy przebić się przez ten pierwszy tunel, którego nie udało mi się przedrzeć z racji Havla, który nas po prostu zmiażdżył. Także mam nadzieję, że się uda i widzimy się w następnym materiale. Także do zobaczenia, bracia i siostry.